Emanko, siemanko, jestem Vertes i witam was w kolejnym odcinku z Tube Tycoona, dokładnie tak. Słuchajcie, gramy dalej, lecimy dalej, już tutaj wróciłem z majówki, także jesteście na bieżąco ze mną serią. I słuchajcie, jeżeli chcecie jutro kolejny odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. No i tak, widziałem tutaj, że pisaliście, żeby na 40k co wybierać, w sumie było porówno, że filmy kulinarne albo pojedynczy let's play, żeby tutaj brać. Tylko że słuchajcie, ja mam ten kanał vlogowy tutaj od początku założony, także filmy kulinarne tutaj nam się o wiele lepiej na naszym kanale, no, przydadzą, lepsze będziemy mieli wyniki na w sumie wszelkich kategoriach vlogowych, także polecimy sobie tutaj filmy kulinarne. Jeśli byśmy mieli kanał z grami, to byśmy polecieli w pole pojedynczy let's play, to wtedy byśmy mieli przeogromnego boosta dzięki temu Dickcraftowi. Jednak polecimy sobie tutaj filmy kulinarne i powiem tak, jeśli tutaj załóżmy wbijemy te 2 miliony widzów czy coś, żeby mieć tutaj wszystko, to będziemy mogli sobie tutaj rozpocząć raz jeszcze w sumie pełnoprawnie jako gamer, wtedy bym jakieś na przykład załóżmy robił cięcia, ewentualnie byśmy zrobili coś takiego, że jak już bym tutaj wbił te 2 miliony, to byśmy załóżmy zrobili ten kanał gamingowy, ale bym zaczął od tego 40k widzów, bo tam byłby największy props. W sobie zobaczymy, jak to pójdzie, wiecie, polecimy filmy kulinarne, zobaczymy, jaki tam będzie props w widzach i w sumie może nawet się uda nam wszystko tutaj blokować i będzie zarąbiście. Także dobra, jeśli chcecie jutro kolejny odcinek, 4000 łapeczek w górę, zostawcie już teraz najlepiej. Wtedy na pewno dacie radę, gdyż jak widziałem wyświetlenia po prostu po godzinie z reguły jest tak około 8 do 10 tysięcy wyświetleń tej serii. Także jeśli wszyscy by dali łapeczkę w górę, to już w pierwszej godzinie byłoby pewne, że jutro jest odcinek. A tak wczoraj czekałem tak z tym w sumie do wieczora, bo wieczorem zostało dopiero bite 4000 łapeczek w górę. Także wiecie, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli wam się ta seria podoba. I dobra, kontynuujemy. Nowy dzień, nowy film. Ostatnio mieliśmy tutaj dramy z sąsiadem. Na szczęście dzisiaj nie wierci. Uspokoił się, bo w sumie uciekł karetku tutaj w Mario. Także dobra, nagrywamy film. Nagramy daily vloga. Dobra. Dzisiaj sąsiad nie wiercił. O, widziałem już spruty w komentarzach. Czemu piszesz sąsiad? Przecież to niepoprawnie jest. Wpiszcie sobie w Google sąsiad bądź sąsiad. Zrozumiecie, na pewno. Tak, dobra. A więc vlog. Wróciłem z majówki. Ojej, nagrywamy to. Także ten, przechodzimy do gry. Minusy Road. Pisaliście mi w komentarzach, że to jest na podstawie gry Crossy Road, która jest na telefony. Także okej, ja w tą grę nigdy nie grałem, nigdy nawet nie widziałem, także mogłem nie wiedzieć, dlatego u nas ta seria się nazywa Droga. Dobra, opona zabija sąsiada. Okej, to było w ostatniej drodze. Także, dobra, nagrywamy kolejną drogę. Droga. Opona. Okej. Jak wy to napisać bekowo? Albo nie bekowo. W sumie mi też pisaliście, rób byle jakie tytuły, bla 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 i wtedy, kurde, szybko widzów zdobędziesz, no nie? Dobra, opona wraca się zemścić. Nie wiem, czemu się zemścić, ale nie wraca się zemścić, słuchajcie. To jest props. No i Mario, czekajcie, Mario ostatnio było, co to było, że sąsiad ucieka karetką. A, bo tam była drama z tym sąsiadem, ale z tym innym sąsiadem, dobra, w tym w grze sąsiadem. Dobrze, także Mario gonie dobra, niech będzie sąsiada, nie sąsiada, tylko sąsiada. Gonię sąsiada do szpitala. Tak, ta drama się jeszcze nie skończyła, słuchajcie. Dzisiaj sąsiad nie wiercił, 34 tysiące wyświetleń. Elegancko, o, wszystkich lubię, także elegancko. Elegancko, fajnie, ideolo. Dobra, wróciłem z majówki, zobaczmy. Wróciłem z majówki, ile osób się ucieszy, że wróciłem z majówki. Co prawda w grze tutaj żadnej przerwy nie było, ale to nieważne, Wróciłem z majówki i mamy 38 tysięcy wyświetleń. Oh yeah. Dobra. Spoko, były nowe osoby do polajkowania, także jak najbardziej lajkujemy. No i co, droga, opona wraca się zemścić, zobaczmy. Tak, opona wróciła, 42 tysiące wyświetleń. Dobre. To widziałem koty boka, że nie hejtują za program do renderu, ale ja już mam inny, halo, co jest? Gonię sąsiada do szpitala, o ile wyświetleń? 64 tysiące wyświetleń, jakiś Gabi mi tutaj polubił film, 109 widzów zyskaliśmy. Świetnie, idziemy spać jak najbardziej, a ja mam hajs. O, pisaliście właśnie mi, żebym, kurczę, poleciał na miasto i sobie nie kupował jakieś duperele, tylko żebym kupił łóżko. Wtedy będę miał więcej energii, w sumie o 2. To wtedy będę mógł ten jeden film więcej zawsze nagrać, a nie 6 więcej, jak pisaliście. Ale do tego potrzebuję 6 tysięcy, także no, nie wiem, czy to mi się opłaca w sumie po taki jeden film dziennie wydawać tyle pieniędzy. Wolałbym w sumie, słuchajcie, albo lepszy internet,
sumie o wiele lepszy. Mam jakiś program tutaj do renderu, tak? Tu jest 1500. A tutaj lustrzaneczka mi jeszcze w grę nie wchodzi, program do montowania. Kurczę, ale widzicie, troszkę mi tutaj zepsuje nasze rendery. Wiecie co, może pójdę w internet, bo tutaj o wiele bardziej nam się przyda, tak myślę. Także dobra, lepszy internet, większy czynsz standardowo. I zaczynamy. Kolejny dzień. Dzisiaj sąsiad nie wierzy. No to co, no to daily vlog. O czym by tu zrobić? A w sumie, czekajcie, zrobię jeden dzień z takimi po prostu tytułami byle jakimi, tak jak pisaliście, żebyście się ucieszyli z tego powodu. Także zobaczymy, jak to będzie naprawdę. To będzie coś naprawdę szybkiego. Proszę bardzo, byle jakie tytuły. Na prośbę w waszych komentarzach, bo tego jest tak od groma. Jak mówię, ja byłem na majówce, tak sobie odpalam telefon, tak patrzę. Rób tytuły i się nie przejmuj tytułami. Będą o wiele większe wyświetlenia. Ja ci mówię. No i z tego co widzę póki co po tym pierwszym filmie są takie same. Ja mówię, tutaj tytuł akurat nie ma w sumie większego znaczenia, co ja wpisuję. Także taki tytuł nam tutaj nie podbije. A wiadomo, jak robię takie różne tytuły pod siebie, to jest zawsze zawsze fajnie i zawsze śmieszne, idę, nie? Dobra, Jack polubił mój film, dzięki za widzów. Dobra. Sobie ten dzień po prostu przelecimy na takich randomowych tytułach. 44 tysiące wyświetleń, to jest ładnie. To jest droga, tak? To zamiast drogi było 42, 44, no taki sam poziom w sumie wyświetleń. A to leci zamiast Mario, 64 ostatnio było, a teraz mamy 31, czyli o połowę słabiej. Także tutaj akurat mamy gorszy wynik z takim tytułem. Także dobra, idziemy spać, zarobiliśmy sobie tutaj wciul, wydaliśmy też wciul. Czyń 75 już, o kurde, kiedy on mi tak podskoczył? Ja pierdzielę. Ale dobra, w sumie takie 1-2 filmy max mi ten czynsz jakoś jako tako opłacają, także nie ma takiej tragedii. Dobra, dajcie $80 na czynsz. Dobra, prosty vlog. Za rok będę płacił o czynszu. Tyle pewnie będzie, ile tutaj wypisałem. 10 milionów czynszu, no to taki daily, no nie? Ja wam mówię, tak będzie. Dobra, droga, kolejna droga. Opona niszczy miasto. O, proszę bardzo. To jest seria o oponie, pamiętajcie, nie jakiś Crossy Road, to jest seria o oponie. Dobra, Mario 19. Sąsiad uciekł z kraju. Koniec pościgu za sąsiadem, ja wam mówię. Dajcie $80 na czynsz. Zobaczymy. I dalej, zobaczcie, 100 ponad. O, sprawdź błąd przy filmie, a spadaj, 61 tysięcy wyświetleń i czynsz opłacony jednym widełkiem. Także elegancko, co było tutaj? A, kamerka się zepsuła, czyli dobra, czyli po energii dostaniemy. No niestety, takie życie, takie buty. Nie podoba mi się to, nic. Dobra, 43 tysiące wyświetleń. Dobra. Droga, opona niszczy miasto. Zobaczmy, jak tutaj nam miasto zniszczy opona. Tak, mamy 20 tysięcy wyświetleń. No dawaj, rozpędzaj się. Kolejny czynsz opłacisz? Nie, patrzcie. Te dwa filmy na przykład mi czynszu nie opłaciły, ale za to tam poprzedni coś tam opłacił. Także dobra. Sąsiad uciekł z kraju, zobaczmy. O, brak energii, no tak, faktycznie, o, ponad 200 zarobione, tutaj 200, prawie 300 tube tych zarobiliśmy, tak jest fajnie. Dobra, co to, jeszcze raz trzeba Mario nagrać, ale to już później, to może zainteresowanie trochę urośnie. Dobra, daily vlogi, wygrałem dramę z sąsiadem, o, no bo uciekł z kraju, także tutaj w daily vlogu to trzeba aż powiedzieć, później robimy kolejnego vloga. Chcecie vlogi kulinarne? O, proszę bardzo, tutaj taki mały spoiler, co się będzie niedługo działo, no nie? Dobra, droga 14. Kupiłem miotacz ognia na oponę. Da się to naprawić, proszę bardzo. Na oponę, o, pęk, spalimy tą oponę śmierci, która nas tutaj goni. Ja wam mówię, taka akcja tutaj będzie. No i co? No i Mario. Dobra.
Czekajcie, bo tu napisałem, że wygrałem drama, a w końcu sąsiad uciekł z kraju. No ale to dobra, to też powiemy tutaj. Mario 19. Sąsiad uciekł z kraju. Proszę bardzo. Sąsiada już nie ma tutaj, który nam się tutaj prów w serii z Mario, no nie? Miasto, nie chciałem miasto, chciałem statystyki. Noż, kurde, weź tutaj, klikam jedno, klika się drugie, co jest? Monetyzacja włączona, super, świetnie. O, mistrzowskie clickbaity dalej tutaj wygrywają, Mario. Ej, to ten godzin sąsiada do szpitala, to dzisiejszy film jest w sumie na to dwa. To super. To super. Dobra, gdzie monetyzacja? Chcecie vlogi kulinarne? Co jest złego we vlogu z vlogami o kulinarnym? Nieważne. O, Hagazo polubił twój film, dziękuję, dzięki za widzów. Naprawdę. Dobra, nienawidzę tego intro. Pewnie mi zgłosił, dlatego nie mam monetyzacji. Za to intro, ja wam mówię. Tak było, tak jest, to jest pewniak. Dobra, miotacz ognia na oponę. 45 tysięcy wyświetleń, o. Tak miotacz ognia zżera tutaj viewsy. Dobra, halo widzowie, czemu wy tak nie rośniecie? Czemu to praktycznie, że stoi? Idzie tak powoli, 34,7, 7, 8, 9. No kurde, ja pierdziule. Normalnie, co się dzieje? To powinno szybciej lecieć, naprawdę. Powinienem coś jakoś tutaj zboostować wszystko, no nie? Dobra. Daily vlog. Czekajcie, bo tutaj dobry komentarz też ostatnio dostałem. Lecimy do 40k. Dobra, po prostu. Bo tutaj napisaliście mi w komentarzu też, że nie zrobiłem specjala na 30k widzów. Specjal na 30k widzów. Proszę bardzo, jest specjal. droga 15. Polowanie na oponę śmierci. Proszę bardzo. Jest. No i Mario. O kurde, Mario nam troszeczkę spada. Mario 20. Wracam grać z bratem. Kurde, seria niby gameplayowa. Ja tutaj normalnie jakiś lifestyle robię, bo brat został strollowany, sprzedał to do sąsiada. Sąsiada rzuciliśmy szafku, takie dramy tutaj lecą, nie? Czemu znowu błąd, halo, wysłałeś zły plik, publikuję ponownie. Ja nie wysłałem złego pliku, to gra wysłała zły plik. Jacksepticeye aż polubił, widzicie? No, to się ceni. Dobra, specjal dla 30k widzów, zobaczmy. O, no i mamy rekordowy film? Nie mamy, na drugim miejscu to będzie. Ale dobra, specjal to specjal, przyjął się tam jak najbardziej tutaj. Monetyzacja wyłączona, czy wy sobie jaja robicie, halo, co jest dzisiaj? Dzisiaj jest dzień alertów, halo, no, patrzcie, 81 tysięcy wyświetleń. Halo, to by zarobiło z 200. Ja pierdziele. No cóż, to jest chamstwo, to jest szczyt chamstwa, naprawdę, to jest szczyt chamstwa, mamy już 1000 tipcoinów. Zarobiliście 36k widzów, dopiero 36k widzów? To co, dzisiaj tylko 100 widzów wybiłem? Okej. No cóż, mówi się trudno, nie? dobra, wiecie co? Lecimy szybkim boostem. Szybki boost lecimy do 40 tysięcy. Żeby, kurczę, ja wam powiem, żeby te vlogi kulinarne rozpocząć. Więc dobra, niech to sobie szybko zleci. Fajnie jakby była opcja na przykład, pomiń te wysyłanie, dawaj, lecimy, szybko, no nie? Byśmy sobie to troszeczkę podboostowali. No i monetyzacja wyłączona, no i super, świetnie, kurde, co jest? No i patrzcie, ile to zbiera wyświetleń. No, ja się załamię, moje topowe filmy nie zarobiły. Dzięki Kupson za polecenie kanału, zyskałem dzięki temu 300 widzów, zarobiście. Dobra. Dawaj dalej. No i oczywiście ten film, który, kurde, jest słabszy, no już sobie zarobił stóweczkę, no nie? A to bym miał dwa razy tyle, by na pewno było 200, kolejne 200 byśmy mieli już tutaj 1500, a nie 1100, nie? Kurde. Dobra, dawaj szybko. Szybko. Dobra, pyk. Ciebie polubię. Dobra, tutaj lepiej, bo tutaj już chyba z 1000 widzów dzisiaj wbiliśmy. Elegancko, dobra. Także takie szybkie dni trzeba tutaj robić. Nie, no po prostu głupie tytuły. Halo, głupie tytuły, ale lecimy do 40k widzów. To będzie najważniejsza rzecz tego kanału, 40k widzów, ja wam mówię. Także szybko znowu jakieś kolejne te, żeby to jak najszybciej zrobić, żeby nie przedłużać. Sobie zaczniemy vlogi kulinarne dzisiaj może jeszcze, no nie? Chociaż kurczę, już 14 minut mamy nagrania. O nie, Mario zainteresowanie spada. Nic, najwyżej coś się kupi na szybko. Mam troszkę funduszy, także mogę sobie coś kupić, no nie?
Także dobra, azda, wlatuję na kanał, a później azda, i cały dzień azda, nie? dawać, wlatywać. To są już mistrzowskie clickbaity, to są takie clickbaity, które już ryją mózg, ja wam mówię. Także no, to się musi przyjąć, zdecydowanie. Ej, w sumie fajnie jakby było jakieś osiągnięcie, żeby kurczę, jak tutaj, jak mam nagrany film, to żeby bez montażu leciało i żeby kolejne już nagrywał, nie? Tak, żeby troszeczkę czasu zaoszczędzić, to by było naprawdę fajne, ale no nic, dajemy radę. Dawaj, 40k widzów potrzebuje, no, 40k, tak już, myślałem, że 45, ale nie, 40k widzów potrzebuje, halo, tyle wyświetleń robił filmy, dajcie no suba, halo, suby dajta. Pyk. Dobra, ciebie polubimy. Idziemy spać, słuchajcie. Czynsz 82, to nie tak źle. To nie tak źle, szczególnie, że tam z 300 było zarobione. Także dobra, elegancko. 38 tysięcy widzów, świetnie. 2000 widzów potrzebuję. Także szybkie vlogaski. Ja wam powiem. Kurde. Ter. Dobra, Morio, ostatni odcinek, niech spada. Niech spada, Mario. Koniec. Wróciłem do brata tam, kurczę, grać w Mario dalej, ale brat ma na mnie focha i kończymy serię, nie? Takie rzeczy. Tak to jest, jak strolujecie brata, z którym mieliście grać i tak wychodzi, no nie? Dobra, 97, także czynsz opłacony. Super. Tutaj się ładnie rozpędzę, dawaj. Jeszcze, kurczę, trochę widzów i będzie 40k. To już będzie mega props kanału. Będziemy robili, kurde, vlogi kulinarne, jak robić jajecznicę, jak robić kanapkę. To będzie głupie. Jak usmażyć cegłówkę. O nie, takie głupie tytuły trzeba będzie do tego dawać. I zagrajmy w Mario, koniec. Koniec. Żegnam was z Mario. No, nawet 30k nie będzie, także już faktycznie. Faktycznie można było sobie to odpuścić. Dobra, brakuje nam tylko, patrzcie. 1000 widzów. Ej, to idzie szybko zrobić. Zaraz, 40k. Wbijać te suby. Kurde. Właśnie tak, motywuje grę do tego. Sub. No, po tych dwóch filmach będzie już. No na pewno będzie to. Droga 19. Zniszczyłem oponę. Co dalej? Proszę bardzo. Dwa normalne tytuły wleciały, no to kurde. Coś jest na rzeczy, ja wam powiem. Dobra, jaki długi montaż, halo. Kurde. Zobaczymy, czy wbiją 40k po tym filmie. Na pewno nie wbiją, ale wyświetleń chociaż wbili, co nie? Dobra, jak tu się daje komentarze? Brawo, ile masz lajków? 1500, no kurde, super, naprawdę super. Sub. Sobie wiecie co, stać mnie na... no nie, Jasiu mnie zhejtował. Jasiu, nie rób mi tego. Jasiu, bądźże ziomek. Tak jak na co dzień. Dobra. Kupmy ten program, będzie szybszy montaż. Pęk. Sumie czekajcie, bo teraz mam montażu. Było 7-10, teraz jest 6-8, a będzie 4-7 na samym końcu. To nawet spoko, szybszy montaż to dobra sprawa. Dobra. Pyk, polubiony. Czekajcie, bo jak ja się mnie skejtował, to mi widzów zabrał, o kurde. Ale i tak jest dużo, także spoko. Nie przejmujemy się tym. Będę do 40k, a później z górki. Mam taką nadzieję chociaż, nie? Dobra, idziemy spać, kurczę, myślałem, że to będzie dzisiaj. Zabrakło mi 200 widzów. Halo, ale za to mam lepszy teraz sprzęt. Dobra, nagraj film. Kurczę, mam nowy program do renderu. Ha! I co? I teraz nie będziecie mi pisali, że renderowałeś to w tube, kurcze video czy coś, nie? Patrzcie, szybki montażyk, leci elegancko. Mówię, wbij mi tutaj 150 widzów, to już będziemy mieli nadwyżkę, ja ci mówię. Także zobaczmy. Patrzmy, ile wyświetleń. No i wbił, elegancko, dobra. Także świetnie na sobie coś film zarobił, także chodźmy do kariery. No i ten, no i filmy kulinarne kupujemy. Tak, na kanał vlogowy to powinno mega spropsować, także to będzie naprawdę dobre. Okej. No to co, no to nagrę film kulinarny, zainteresowanie 75%. Dobra, seria Kuchnia 1. Jak zrobić jajecznicę?
O, proszę bardzo, lecimy vlogi z kuchni. Słuchajcie, zainteresowanie 75%, to urośnie, spokojnie, własne tytuły plus nowa seria, to musi się przyjąć, naprawdę, to będzie naprawdę spropsowane. Także zobaczmy ile wyświetleń. Pierwszy odcinek, debiut na kanale i 42 tysiące wyświetleń. Nie jest źle, nie jest źle. Cześć, przepraszam za moment, ortografia, a nie ma za co, nie ma za co. Patrzcie, mogę sobie normalnie codziennie nagrywać. Dobra, vlog. Teraz będę gotował. I nagrywam sobie do tego grę. Droga 20. Idziemy na wakacje. O, proszę bardzo. O, po nas nie goni, to jedziemy na wakacje. Okej. No i dobra, vlog teraz będę gotował. Zobaczmy jak się przyjmie. Proszę bardzo, czekaliśmy na to cały czas i zobaczymy jakie tego będą. Znaczy, no czekaliśmy na te vlogi kulinarne, mam nadzieję, że to serio się przyjmie, że to tylko tak pierwszy odcinek, no nie? Tak średnio najeżdża, później, że będzie jakiś coś, cokolwiek. Coś, cokolwiek, to dobrze wytłumaczyłem, nie? Naprawdę, naprawdę. Ale serio, o 78 tysięcy wyświetleń. Ej, tam było 90 tysięcy wyświetleń tutaj, ja nie zauważyłem nawet. O kurde, ej, to mam rekord, słuchajcie, idę spać z tym rekordem. Zarąbiście. Kurde, statystyki, pokaż kanał. No, 91k, teraz będę gotował, później jest SDAS. A to też nie patrzyłem wtedy na wyświetlenia. Także spoko, mam rekordy, łącznie wyświetleń. Ej, jak wiusy poszybowały w górę. Pana to widzowie, tu pach w górę. Ej, dobre, bo już mamy 41k widzów. Dobra, no to co, to zaczynamy. Patrzcie, to masz tylko 71. What the fuck. Dzisiaj będziemy gotować. Ej, to faktycznie to sobie mogę wybierać. Dobra. Kuchnia 2. Jak zrobić kanapkę z. Czekajcie, coś takiego głupiego. Z dywanem. O nie, to dobre. Jedliście kiedyś kanapkę z dywanem? Sprzedam dywan. I vlogaska normalnie. Gdzie kupić nowy dywan? Jakiś taki stary dywan do kanapki poszedł i poszło. Chyba będę miał jeszcze energię na grę, tak? O, nam tutaj zainteresowanie spada. Dobra. Droga. Porwali mnie. Kurde, bo wiecie, bo jechaliśmy na wakacje. Stopę mi nas porwali. Normalnie drama i błąd podczas tworzenia filmu. Czyli jednak mnie nie porwali. Dobra, publikuję ponownie, okej. Tak, pisaliście mi, że jak jest błąd przy filmie, to często mi zasięgi cnie i są o wiele gorsze wyświetlania. Jak widać, 29k. Kurczę, akurat ten film się musiał zepsuć. Ja to próbuję wystartować nową super serią. A tu takie buty, nie? Kurde. Gdzie kupić nowy dywan? Zobaczmy, czy mi pomogą. Pomogą! No kurde, German Let's Play, znowu się do mnie przypierdzielasz. Kurde. Słuchajcie. Ja mu pocisnę zaraz. Nie ma lekko, nie ma lekko. Ja mu zaraz pocisnę. 39k. Pyk, dobra. I idziemy spać. Alright. Dobra, nagraj film, codzienny vlog. German Let's Play się do mnie pruje. Proszę go tam. Znaczy nic nie róbcie, tylko to w grze, no nie mówię. Dobra, prosty vlog. Idę gotować. Bardzo. No i sobie może teraz mi się uda w końcu. Kurde, słuchajcie. Robię zupkę chińską. O, proszę bardzo. Vlog kulinarny, robię zupkę chińską. OMG, to jest dobre. Ciekaw jestem, czy jakbym dał tutaj zwykłe tytuły z tego, z kulinarnych, to by nie miało lepszych wiosów niż takie customowe. Czy customowe na przykład nie przyjmują się tylko w grach? Znaczy w vlogach takich zwykłych. Nie wiem, dobra. Proszę bardzo. 42,5 widzów. Strasznie wolno to leci, wiecie, na vlogach? Strasznie wolno. Mam się sobie w sklepie pokupować. Kupson polubił twój film. Znowu Kupson tutaj pokazał, że jest dobry ziomek. Ja wam mówię. No i robimy zupkę chińską. Zobaczmy. O, dobre. Ej, dobre. 150 tysięcy wyświetleń. Nice.
Zupka chińska, wygrałem ten odcinek, słuchajcie. Zupka chińska, to jest po prostu mistrz. Patrzcie, był 91, kanał stadium tym, a tu nagle 150 tysięcy. A, kontynuuj dzień, sorry, mogę jeszcze coś nagrać? Mogę coś jeszcze nagrać, czekajcie, drogi nie nagrywałem, tak? Droga, nagrę ostatni odcinek. Adios, por favor. Tak właśnie. Koniec drogi. Dokładnie tak. Na tym się gra kończyła, że porwali. I się skończyło. Tam uciekamy z porwania, nie? I elegancko. I wolność wreszcie. Ale dobre, 150 tysięcy wświetleń. To jest okej. Pewnie na Decrafcie byłyby podobne wyniki, no nie? Dobra, dzięki za widzów. No i co? Idziemy spać. To był dobry dzień. Zupka chińska dzisiaj wygrała. Jeszcze raz to pokażemy. Views tutaj się odbiły w górę. Także elegancko. No i patrzcie. Zupka chińska. 150 tysięcy wyświetleń. Elegancko, czekajcie, ale to kurde mi ciągle spada, ale z dupy trochę. Codzienny vlog. Zupki na propsie. Kurde, kiedyś myślałem, że dywany tutaj się na kanale przyjmują, a to zupki jednak. To jednak zupki, nie? Kurde. Robimy dzisiaj lepsze zupki? Czy nie robimy? No to dobra, to film kulinarny robimy. Dzisiaj zrobimy, słuchajcie, zupę z German Lispia, nie, zupę z czego by tutaj zupę zrobić, słuchajcie, z firanki. To jest typ tycoon, tu się takie rzeczy robi, słuchajcie, to jest to. Dobra, jakąś grę tutaj nagrać, dajcie Decrafta za darmo najlepiej. Dobra, super cold jest przeceną, tak? Ale weźmiemy sobie i tak po cenie. Musimy coś nagrać, coś czego nie było. Pikamon Stop, znowu dostępne. Spadać mi z Pikamon Stop. Dobra, jednoosobowo, o. The Science 2, Super Cold, ja chcę Super Cold. Dobra. Super Hot 1, Super Slow Mo. No i mamy gierę, elegancko. Uzależniono od Tube Steam osiągnięcie. A, dziękuję. Ja uzależniono, gdzie tam, halo, co wy mnie tutaj trolujecie czy coś? Dobra, także zupki na propsie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 dokładnie tak. Robimy dzisiaj lepsze zupki, zobaczmy. Tyku, 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 47 tysięcy. Ale zrobimy teraz zupę z firanki, słuchajcie. To zapowiadaliśmy cały dzień tego vloga. Zobaczymy, jak się przyjmie, zobaczcie. Już się rozpędza, nie, będzie słabo. Chociaż 83 tysiące wyświetleń. To nie tak źle, bo jest prawie dwa razy tyle, ile mam widzów. Także elegancko. Ej, miałem tutaj serduszko mu dać. Halo, proszę się nie pruć. Proszę się nie pruć. No i super hot, zobaczmy. 52 tysiące wyświetleń. Elegancko, kurde, u mnie. A jak ja wrzucałem super hota u mnie na kanał, to się w ogóle nie przyjmował, tak. Łe, nie oglądam. Idziemy spać. Słuchajcie. Nie robię zakupów pod koniec odcinka, gdyż mi się nie zapisze. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie, dawajcie się. No i co, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę, bo jeśli będzie 4K, to widzimy się jutro. A jak widzicie, już tam się kanał troszeczkę zaczął rozpędzać, jak tutaj to widzimy w statystykach, widzowie, chociaż tutaj nam trochę spadło w tych widzów. Kurde, nie wiem, od czego to zależy, naprawdę. Nie mam jakiejś techniki na tych widzów, w sumie to jest najprawdopodobniej wszystko losowe. Ale ja tutaj mam o wiele trudniej niż kanał gamingowy, bo vlogowe tutaj, jak widzicie, troszeczkę dłużej schodzą, żeby rozwinąć, no nie? No i w sumie prawda, nie? Ale dobra, dziena, na razie i cześć, hej, hej!